Według badań w 53% wpływ na nasze zdrowie ma styl życia, a więc aktywność fizyczna, sposób odżywiania czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. W Polsce choruje coraz więcej osób, a w szczególności kobiet. Dlatego coraz częściej organizowane są kampanie profilaktyczne czy konferencje. 28 października w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie poświęcone problemom zdrowotnym polskich kobiet. Zapraszaliśmy kobiety z powiatu ostródzkiego, a nie tylko tu z miasta czy z gminy Ostróda, ponieważ traktujemy profilaktykę przygotowaną na dzisiejszy dzień bardzo szeroko i gości, specjalistów mamy również zaproszonych i z Warszawy, i z Olsztyna, z Ostródy, więc myślę, że panie będą mogły usłyszeć fachowe porady, ale i informacje, które po prostu wynikają z badań ostatnio przeprowadzonych chociażby przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Według najnowszych badań za połowę zgonów wśród kobiet w wieku 45-64 lata odpowiadają nowotwory złośliwe, szczególnie rak płuc, oskrzeli czy szyjki macicy. Aż 90 tysięcy kobiet umiera rocznie w Polsce z powodu chorób sercowo-naczyniowych. To jest bardzo groźne zjawisko, ponieważ my wiemy, jak zajmować się zawałami i innymi sprawami związanymi z układem krążenia u mężczyzn. Natomiast jak to przebiega u kobiet, a nie typowo i inaczej niż u mężczyzn, to jakby dopiero ta świadomość się pojawia i z tego giną nasze najbliższe kobiety. To samo dzieje się z chorobami nowotworowymi. Znowu, jakkolwiek boimy się bardzo nowotworów, to nie 90 tysięcy zgonów, tak jak z powodu układu krążenia, a 40 tysięcy zgonów jednak z powodu nowotworów co roku zabiera nam czasem bardzo młode kobiety. Według opracowanego raportu Polki 2013 Zdrowie i zagrożenia, rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem kobiecym. Zdecydowanie za rzadko kobiety wykonują cytologię. Zaledwie co trzecia z nas robi to przynajmniej raz na 3 lata. Polki umierają częściej niż ich koleżanki z innych krajów europejskich. Europejki, szczególnie na zachodzie, są przyzwyczajone do tego, że mogą zażądać. One uważają medycynę za rodzaj usług i idą, mają to zapłacone w ubezpieczeniu albo same płacą. My jeszcze nie mamy tego poczucia, że możemy czegoś żądać. Oczekujemy z pewną taką nieśmiałością. Dystans między nami a systemem jest dość duży. Natomiast na pewno Polki bardzo ładnie dbają o swoje zdrowie w porównaniu do tego, co mężczyźni robią, mianowicie w ogóle nie dbają o swoje zdrowie. Październik poświęcony był walce z rakiem piersi. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć ostródzkich amazonek, które swój wykład zatytułowały „Kobieto, pokochaj swoje piersi”. Dzięki konferencji jej uczestniczki mogły porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin. Teraz wiedzą już, do kogo zgłaszać się o pomoc.